zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wybory, 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 oto gra w kolory. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonieniem o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No, były wybory międzyprezydenckie, czyli no, 2022. Wybory prezydenckie były 2016, wygrał Trump, 2020, niby wygrał Biden, 2024, będą nowi kandydaci. 80-paroletni Biden się przymierza, no, szczególnie teraz po tych wyborach międzyprezydenckich. Co to znaczy te wybory międzyprezydenckie? No, w Ameryce ta demokracja, te wyborcy wybierają reprezentantów, no bo jest Izba Reprezentantów, i wybierają senatorów, bo jest Izba Senatu. Ilu jest reprezentantów? Reprezentantów jest 435. Także potrzeba 217, żeby mieć większość, i tych 435 reprezentantów, no to jest z pomiędzy 50 Stanów Zjednoczonych, proporcjonalnie do ilości ludzi. Tak, także Kalifornia ma najwięcej, no bo tam jest 50 milionów, także oni mają potężne ilości tych reprezentantów. No i jest Senat. Senat jest z 50 stanów i jest dwóch senatorów w każdym stanie, niezależnie czy malutkie Rhode Island, które tam chyba nie ma miliona, ma dwóch senatorów, i Kalifornia, która ma 50 parę milionów, też ma dwóch senatorów. Tak, także kongres jako taki, jako dwie izby polityczne, no to jest 535 osób. No i to jest bardzo ważne. Reprezentanci są wybierani co dwa lata. Wszyscy reprezentanci są nowi kandydaci albo starzy są wybierani jeszcze raz. Co dwa lata trzeba, powiedzmy, co dwa lata każdy dystrykt, każdy tam dzielnica, jak tokolwiek jest podzielone, ma szansę na wybieranie. No, ludzie tam jedą do tej polityki i są 2, 5, 10, 40, 50 lat. W Senacie są wybierani co 6 lat, dlatego że 100 senatorów jest wybieranych co 2 lata tylko 33. No tak, a bardzo często jest wybieranych mniej, no bo tam są najróżniejsze sytuacje. No i teraz wydawałoby się, że w Ameryce 70% Amerykanów jest niezadowolona z całej sytuacji. No, 50% Amerykanów, no to są Republikanie, którzy są niezadowoleni z sytuacji, no ale tych 60%, te 20%, czyli powiedzmy spora część demokratów też jest niezadowolona. No i dziwnie się stało. W Senacie do tej pory jeszcze to się wszystko ciągnie w lewo i w prawo. Na razie wiadomo, że Republikanie stracili jednego senatora, demokraci stracili jednego senatora, także to się wyrównało. To jest bardzo ważne, dlatego że Kamala Harris, ona jest 101 do decydowania, także jak Senat jest podzielony 50-50, to Kamala Harris przychodzi i może paluszek położyć na stronę lewactwa, i lewactwo wygrywa. No, wydawało się, że będzie dużo, dużo lepiej, no ale niestety we wszystkich tych stanach komunistycznych do tej pory liczą głosy. W Ameryce jest tak idiotycznie, że no, idiotycznie. W Ameryce jest głosowanie jest sekretne, czyli po prostu zgłasza się, pisze się, że jest się wyborcą, no idzie tam w mieście czy w swojej dzielnicy, no i później jak się idzie na głosowanie, no to teoretycznie się sprawdza, mówi się, w wielu stanach mówią, że nawet nie trzeba pokazać dowodu osobistego, czyli w Ameryce praktycznie rzecz biorąc prawa jazdy, no ale później dają kartkę, i na kartce się zaznacza kółeczkami, kogo chce się wybrać. No a i to nie ma już imienia i nazwiska. I to jest ta idiotyczna anonimowość. Bo później są pewne głosy i w tych maszynach, jak oni liczą, no to oni mówią, że z 1000 kartek
tyle osób głosowało tu, tyle głosowało tam, ale nikt konkretnie nie może przyjść i powiedzieć, ja Jan Kowalski głosowałem tak i tak, chcę zobaczyć, czy faktycznie jest pokazane, że głosowałem tak i tak. Nie ma takiej możliwości. Teraz komuniści wykorzystali ten COVID do tego, że jest głosowanie kopertowe i to jest jeszcze gorsze, dlatego, że bardzo często w niektórych murzyńskich dzielnicach, no to lewactwo chodziło i zbierało, płaciło $10 za te wszystkie koperty do głosowania, no bo później jak miasto wysyła tu i tam, no to bardzo często nie ma żadnej kontroli. Jak ktoś osobiście przyjdzie, no to tak od setek lat w Ameryce tak było, a teraz jest głosowanie kopertowe. Do tego stopnia jest tak idiotyczne, że w jednym stanie facet został wybrany do stanowego senatu, a on umarł parę miesięcy temu, a mimo wszystko dostał jakieś głosy. No ale jest właśnie niedobrze pod względem tych liczb w kongresie. Wydawało się, że będzie duża większość. No ale Ameryka jest spolaryzowana, ale niestety podział jest po środku. Podział jest po środku i jakoś nie ma tej większości politycznej, szczególnie tej konserwatywnej. Demokraci przekupili z rozdawnictwem. Teraz te tryliony dolarów, które na przykład dali młodym ludziom za te studia, które oni kończyli, jakieś granie na fujarce, czy jakieś inne liberalne wykłady na temat transgenderyzmu, to powydawali pełno pieniędzy, sprzedają kawę w Starbucksie, bo nie zrobili sobie żadnego jakiegoś normalnego tytułu naukowego, czy nie dostali jakiegoś dyplomu inżyniera. No i skasowali te pieniądze. I te pieniądze podatnik zapłaci, a teraz wszyscy ci, którzy oszczędzili tam 10 czy 20 tysięcy, no to mówią, że jak nie mają wydawać na te studia, to sobie będą kupowali kawę latte w Starbucksie po $8, czy sobie wyjadą na wycieczkę do Afryki. Także ten bat został zniesiony, to teraz pierwsze, co robią, to zamiast coś oszczędzić na coś innego, to będą po prostu wydawali pod konto tego, co komuniści im rozdali. No i komuniści kupili po prostu sobie swoje głosy. I to jest bardzo, bardzo dziwaczne, bardzo nieprawdopodobne. 60%, tak jak mówiłem, jest niezadowolone. 8% jest inflacja. Wszyscy powinni być niezadowoleni. Taki prawdziwy dochód ludzi spadł. Wszyscy powinni być niezadowoleni. Bandytyzm rośnie, wszyscy powinni być niezadowoleni. Cały ten chaos na granicy, wszyscy powinni być zadowoleni. No ale to by wydawałoby się, że normalni ludzie będą głosowali na normalnych konserwatystów, będą głosowali na to, żeby Ameryka wróciła do normalności. Okazuje się, że oszołomów, wariatów i naiwnych socjalistów jest po prostu nieprawdopodobnie dużo. No to jest szczególnie w tych takich miejscach, gdzie były szanse, czasami się zdarzało, no republikanie potracili nawet w bardzo dużo tych podmiejskich dzielnicach, gdzie stracili w 2018 roku i teraz znowu stracili Amerykanie. Partia Republikańska prawdopodobnie będzie miała jakąś taką większość w Izbie Reprezentantów, no ale niedużą. No, w każdym razie, jeżeli będzie miała większość, no to to wariactwo w administracji Bidena troszeczkę się ukróci i cały ten plan, cała ta agenda komunistów przez najbliższe 2 lata po prostu będzie martwa. To wszystko będzie przyblokowane. No w Senacie chyba raczej nie ma prawdopodobieństwa, że Mitch
czy McConnell będzie znowu przywódcą większości. No będą jakieś tam kompromisy na temat obronności Ameryki, no bo teraz za komunistów po prostu ta obronność spadła. Będą jakieś fundusze dla Ukrainy, to też się zmieni, ta produkcja energii też się zmieni, także że będzie głosowanie na temat wydobycia oleju i tak dalej. Biden podpisywał bardzo dużo tych rozkazów prezydenckich, no ale to się wszystko znowu cofnie. Cały system migracyjny też będzie jakoś uzdrawiany. Biden chce uniknąć tej całej recesji w 2023, no ale to wszystko jest bardzo, bardzo trudne, no bo teraz oprocentowanie w bankach rośnie nieprawdopodobnie. Lewica ściga go, żeby zlikwidował te wszystkie możliwości podatkowe, które rozwijały Amerykę, no to komuniści chcą to zlikwidować. W wielu stanach ludzie głosowali za podatkiem dla milionerów, no także wszystko tam powyżej z miliona dolarów, no będzie 4% podatku. No dużo ludzi klaskało, no ale bardzo dużo normalnych ludzi w wielu miastach, domy są powiedzmy po 700-800 milion dolarów. Także oni bardzo blisko są do tych milionerów i głosowali za tym, żeby po prostu płacili na te wszystkie debilowate komunistyczne plany. Biden przymierza się do wyborów 2024, ale on się nie postawi się lewactwu. Biden, no to był taka kukiełka, on przez całe te 50 parę lat życia w polityce, no to nigdy nie przewodził, on zawsze stał gdzieś z tyłu drugim, trzecim rzędzie, no i jest po prostu popychany, jest mu szeptane na ucho przez mikrofon, co ma mówić, jest bardzo niepopularny, no dużo więcej, bardziej niepopularny niż Trump, no i Biden wierzy szczerze, że jeżeli Trump by startował, to wierzy, że mógłby wygrać z Trumpem, no to co jest dosyć dziwaczne. Jaka jest recepta na cały Waszyngton na najbliższe 2 lata? No będzie tam sporo zamieszania i będzie sporo zatrzymywania. I komuniści, ci wszyscy postępowi lewacy, będzie to troszeczkę przytemperowane, będzie to wszystko przytłumione. Cały kraj, no to ma te wszystkie dosyć silne żądania. Ludzie żądają spokoju, walki z bandytyzmem, żądają tego, żeby był porządek na granicy, żądają tego, żeby energia była tańsza, żądają tego, żeby inflacja była mniejsza. Także każdy rząd, który w zasadzie będzie chciał, czy będzie skłonny to zrobić, no to za dwa lata będzie jakaś tam znowu poprawka. Ludzie jakoś się muszą otrząsnąć. Jest nadzieja, że dużo oszukaństw przy wyborach, przy liczeniu nie będzie, no ale niestety te Pensylwanie, te wszystkie komunistyczne stany liczą do tej pory i ilekolwiek potrzeba tych kopert, no to tyle kopert takich z nazwiskami, ale w sumie anonimowych jest przywożone, jest dowożone. I na Florydzie, DeSantis, kiedy on wygrał, no i w niektórych innych stanach, jak gubernatorzy zostali wybrani, no to po prostu powywalali na pysk wszystkich tych komisarzy, którzy byli odpowiedzialni za to, że to się jest liczone w nieskończoność i liczone. No ale to jest tak jak komuniści wygrywają. Komuniści nawet, taki człowiek, którego znam, no to w dzień właśnie wyborów,
No politycznie bardzo się różnimy. No to w dzień wyborów to właśnie mówi, że no to co, to jutro idziesz do wyborów. No to ja mu powiedziałem, no wiesz, w sumie to byś chciał, żebym ja poszedł jutro na wybory, kiedy dzisiaj są wybory. I ty byś chciał, żeby oszukać mnie jako przeciwnika politycznego. Mówię tylko, że ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, że ty się zamienisz w takiego człowieka, który przeciwnika politycznego jest w stanie zabić. Tak jak komuniści zabijali w Polsce, czy w Rosji, czy hitlerowcy, socjaliści narodowi zabijali w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz jest taka generacja. Teraz wychowana została generacja jednej partii. Lewactwo zabiło kompletnie dialog. Demokraci zabili demokrację. Wśród demokratów nie ma demokracji. Oni nie widzą rozmowy. Oni nie widzą dialogu, nie widzą współdziałania, nie widzą dogadywania się. Oni po prostu są jednopartyjni, zawzięci komuniści, którzy jest albo po ich myśli, albo po prostu fizycznie mają być likwidowane. No w Ameryce następuje duża migracja w ten sposób, że powiedzmy republikanie uciekają z miast, z dzielnic opanowanych przez komunistów. No to jest w ten sposób. Dużo komunistów nie ma w republikańskich stanach, no ale jest wielka wędrówka ludów. Wielka wędrówka ludów w Ameryce. Także konserwatyści ciągną do normalnych, tak jak na Florydzie, no to DeSantis, on miał 20-procentową przewagę. Także ten podział następuje. Czy nastąpi jakiś taki rozwód? No, trudno powiedzieć. Czy nastąpi wojna jakaś secesyjna, odłączeniowa? No raczej nie nastąpi. Nie będzie tego. Tyle tylko, że ta bieda, smród, brud i ubóstwo po prostu uczy tych komunistów, że oni zrobili te złe wybory, no i za jakiś czas ludzie po prostu się otrząsają, tak jak się otrząsnęli tam w Brazylii. No Wenezueli się jeszcze nie otrząsnęli, no bo tam doszło do jednopartyjnego systemu. No ale Ameryka, no nie wiem, co potrzeba dla Ameryki. No jakiś totalny głód, trudno powiedzieć. Braki w sklepach, no też raczej to się nie zmieni. No i teraz budżetówka jest na tyle rozwinięta, że oni naprawdę są w stanie wytłumaczyć ludziom, że rząd musi zacząć zakładać jakieś fabryki państwowe, jakieś piekarnie państwowe, jakieś kuchnie państwowe, dopłacać do mieszkań, budować mieszkania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dzisiaj duża część populacji amerykańskiej została po prostu w ten sposób, mają mózgi zlasowane, że ta zależność od rządu i ta wiara, że rząd wszystko da i wszystko zrobi, jest na skalę nieprawdopodobną. Także zobaczymy, nie będzie tak źle przez dwa następne lata. Ale jeszcze będą większe poprawki w 2024. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonienia o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Mam nadzieję, że głosowaliście. Mam nadzieję, że poszliście na głosowanie, wybraliście normalnych. Mam nadzieję, że wasi kandydaci wygrali. No w wielu stanach po prostu nie ma szansy. W wielu stanach, nawet jeżeli jest 40-45% republikanów, a 50-55% socjalistów, no to ta większość wygrywa. No ale trzeba chodzić, głosować, trzeba chodzić i być aktywnym. Zdrowia dla normalnych.